aspirantów policji awansowało 11 funkcjonariuszy. O wystąpienie proszę aspiranta sztabowego Władysława Mójtę, starszego aspiranta Tomasza Kulińskiego, aspiranta Ryszarda Cieśnika. Aspirant sztabowy Sławomir Piwowarczyk, asystent Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Powiatowej Policji w Kamieniu Pomorskim. Serdeczne podziękowania za rzetelną pracę, poczucie zaangażowania i zdyscyplinowania. Zawsze charakteryzowała Pana wyjątkowa sumienność i wręcz perfekcyjna dokładność. Życzę wszelkiej pomyślności i spełnienia najstytrzych marzeń. Zasłużył Pan na wielką wdzięczność. Ale chciałbym wszystkim szczerze pogratulować od siebie w imieniu pana generała Rodrysia wszystkiego najlepszego. Pogratulować waszej pracy, całemu temu wysiłkowi, który włożyliście, aby ten stopień dostać, aby awans otrzymać, aby wyróżnienie otrzymać, również być zauważony. Ale również chciałbym nie zapominać o naszych bliskich, naszych rodzinach, które czy na tej sali, czy czekają na nas w domach, zawsze, każdego wieczoru, każdego ranka, gdy wracamy z tej służby. Życzyłbym sobie i wszystkim Państwu, abyśmy szczerze zdrowiu i cali wracali po każdej służbie, czy krótkiej, czy dłuższej, czy to będą działania operacyjne, czy prewencyjne, nie ma żadnego znaczenia, żebyśmy po prostu cali, zdrowiu wracali. Państwu tego życzę, wszystkiego najlepszego dla Pana Komendanta, na nowej drodze, że tak powiem, inspektora. Ciężej się pracuje, Panie Komendancie, lżej. Ale myślę, że bardziej, będzie to zauważone też ten wysiłek. Wszystkim Państwu serdecznie gratuluję. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Wszelkie pomyślności, powodzenia w życiu, działalności społecznej. Skądżeńskie pozdrowienie w imieniu Zarządu Polskiego. Oczekiwania, podziękowania, Panie Komendancie, Samorząd Gminy Wolin i my osobiście z Przewodniczącym Rady składamy w tak odświętym dniu życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności i podziękowania dla Komendy Powiatowej, wszystkich funkcjonariuszek i funkcjonariuszy za Waszą poświęcenia godną pracę. Bardzo dziękuję. O zabranie głosu proszę Pana. Chciałem w tym dniu, uroczystym dniu, przede wszystkim podziękować wszystkim policjantom, gratulując paniom i panom policjantom awansu, wyróżnień. Chciałem podkreślić to, że Państwa służba tu w gminie Kamień Pomorski, myślę, że wyrażę opinię moich kolegów samorządowców w naszych gminach powiatu kamieńskiego, jest widziana, jest odbierana pozytywnie
i jest bardzo, ale to bardzo mocno związana z naszym poczuciem bezpieczeństwa i, mówiąc najkrócej, z naszym codziennym życiem, z naszym bytowaniem, ponieważ jest oczywistością, że powiat kamieński i nasze gminy przede wszystkim rozwijają się dzięki turystyce, dzięki temu, że przyjmujemy wielu gości z całego kraju, z Europy i świata. I również wyrażę oczywisty pogląd, że poczucie bezpieczeństwa jest strategicznym punktem, który wpływa na decyzję, czy rodzina, która zamierza tutaj się osiedlić, mając oczywiście pracę, mając oczywiście inne warunki rozwoju, będzie chciała tutaj żyć, czy turysta, który chce tutaj przyjechać, będzie chciał powtórnie przyjechać, czy w końcu cała nasza społeczność lokalna będzie mogła budować swoją przyszłość w spokoju i w pewności jutra. To wasza dyspozycyjność, wasza służba o tym w dużej mierze decyduje. I za to, że jesteście tacy, jacy jesteście, że jesteście właśnie dyspozycyjni, że jesteście bardzo dobrze nastawieni, jeżeli chodzi o współpracę z samorządem lokalnym, z samorządem kamieńskim, z innymi samorządami, chciałem serdecznie podziękować i życzyć samych sukcesów, ale szczególnie sukcesów, które dotyczą chyba najtrudniejszej dziedziny, mianowicie zmiany nastawień, pozytywnych pewnych wdrukowań, jeżeli chodzi o dzieci, młodzież, dorosłych, co do własnych działań dotyczących bezpieczeństwa, co do współpracy z państwem, bo to jest szalenie ważne. A właśnie jeżeli chodzi o zakres prewencji, jestem pełen podziwu dla państwa dokonań i uważam, że to jest właściwy kierunek. Za wszystko, co się stało dobrego w tym roku, w latach poprzednich, dziękuję i życzę dalszych owocnych sukcesów, i owocnych działań na co dzień. Dziękuję bardzo. Przez was trud był źródłem satysfakcji i uznania całego społeczeństwa powiatu kamieńskiego. Gratuluję jeszcze raz, panie komendancie. Naprawdę jest nam bardzo miło, że pan komendant awansował. Jeszcze raz dziękuję.